czasie ostatniej wieczerzy, w rozmowie z apostołami, Jezus przygotowuje ich na Jego ostateczne odejście do domu Ojca. 40 dni po Jego zmartwychwstaniu wstąpi do nieba. Jezus oznajmia apostołom, że idzie tam, aby przygotować im miejsce. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele, mówi. Tym samym zapowiada, że każdy, kto w Niego wierzy, osiągnie życie wieczne, będzie mógł trwale, na wieki, przebywać w domu Ojca. Niezwykle istotne jest jednak w dzisiejszej Ewangelii to, że pojawia się tam jedna z siedmiu tak zwanych formuł autodeklaratywnych Jezusa. Otóż Ewangelista Jan aż siedem razy zamieszcza wypowiedzi Jezusa rozpoczynające się od greckiego sformułowania ego eimi, ja jestem. Dla przykładu, ja jestem chlebem życia, ja jestem zmartwychwstanie i życie, ja jestem dobrym pasterzem, ja jestem bramą owiec, ja jestem światłością świata. I w tym wypadku pada również ta formuła autodeklaratywna. Jezus mówi o sobie, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Niezwykle ciekawe jednak jest to, że kilkukrotnie w tej samej Ewangelii Janowej pojawia się to sformułowanie ja jestem bez konkretnego dookreślenia. Dla przykładu Jezus mówi, zanim Abraham stał się, ja jestem. Albo mówi, jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich. Dla Żydów czasów Jezusa było to bardzo mocne określenie. My bowiem czytamy Ewangelię po grecku i natrafiamy tam na sformułowanie ego eimi. Tymczasem, gdyby Jezus wypowiedział te słowa w języku hebrajskim, tak jak pisana jest zdecydowana większa część Starego Testamentu, to musiałby wypowiedzieć na głos imię Boga. Imię, którego Żydzi wtedy ze względu na szacunek nie wypowiadali na głos. Widzimy więc, że Jezus utożsamia się z Bogiem, co wyraźnie widać również i w dzisiejszej Ewangelii, kiedy wyjaśnia apostołom, że Ojciec trwa w Nim, a On trwa w Ojcu. W ten sposób Jezus przygotowuje swoich uczniów na odkrycie Jego boskiej godności.